Witam tutaj na YouTubie. Nagle czuję, że ktoś mówi, czuję się dotknięta. Mów mi słodkie słówka, czy to, co pasuje. To nie jest kabaret, tylko życie. Jakie studia? A co to kogo obchodzi, jakie studia? To jest fakt. Przepraszam. Zajmuję się astrologią i nie mam zamiaru nikogo życiorysów stawiać przed. Na żądanie tak. Czy wyobrażasz sobie, że będę opowiadał raczej życiorys kogoś, tak żebyś miała wgląd w poszczególne lata, dni i godziny? To jest moja praca. I moja praca polega na tym, żeby opowiadać o niej moim kolegom, a blog służy dla wszystkich. Masz też ogląd w to. Chcesz się nauczyć astrologii? Proszę. Tylko chcesz wiedzieć, jak wygląda praca astrologa? Do czego kwestionujesz? Ja dane zdarzenie, które odbyło się w znaku Skorpiona i jeszcze nie będąc Skorpionem, otrzymuję takie wiadomości i potem sprawdzam i prawie to jest rząd osób czy rząd kobiet przede wszystkim spod tego samego znaku i w tym samym, czy ja muszę zawsze opowiadać o wszystkim? Proszę bardzo, jest od tego literatura, jest od tego, jeżeli mogę, to oczywiście, że wyjaśniam, ale nie w jednym filmie i wszystko kawę na ławę. A czy byłoby ciekawie? Nie rozumiecie. Czy się zgadzasz, czy się nie zgadzasz? Jeszcze ty miałaś kwestię. Zaraz sobie odczytam. Jakie studia, jaka profesja? No zaraz. Już raz powiedziałem o tym. Wiesz, jeżeli bym ci powiedział, że wojskowy, byś szukała wśród wojskowych. Jeżeli bym powiedział, że lekarz, to byś szukała wśród lekarzy. I byś szukała dziś, żeby rozdrapać tą ranę. Nie, nie mogę. Na tym polega mój zawód. Mogę opowiadać o czymś, ale w jakiejś sytuacji. A po to, żeby przestrzec. Żeby zrobić ten znak stop na drodze. Niebezpieczeństwo. A przecież możesz przejechać. Możesz tam stanąć. Ten stop tylko mówi stop. To jest, ja wyznaczam drogę życia jako astrolog i pokazuję, gdzie są elementy, które trzeba rozważyć, czy jeżeli się znajdzie człowiek w takiej sytuacji, akurat ten znak. Oczywiście ty jako astrolog, w założeniu, że jesteś, możesz spotkać takie strzelce i będziesz mówić o strzelca. Jeżeli przyjdzie czas, będę mówił o strzelcu. Bo oni też mają słaby swój punkt. Tak jak i baran. Akurat zacząłem od skorpionów, bo akurat tak złożyło. Strzelce nie buntują się. Wodniki się nie buntują. Tylko nagle ktoś, kto akurat jest skorpionem. Bo co? Jeżeli w waszej reprezentacji jest na 100 osób 10 takich, to jest bardzo dużo. A nie będę wydawał. Dlaczego? Co, chcesz pokazywać palcem? Już było tak. Noszono gwiazdę. Co, chcesz zawód jakiś wyeliminować? O co ci chodzi? Nie rozumiem. Jesteś ciekawa tych przykładów? Przykłady były doskonale omówione. Życie ci pokaże. Jesteś młodą osobą widocznie. A jeżeli nie doświadczyłaś tego, bo jesteś w poważnym wieku, tym bardziej lepiej. Ponieważ nie pracujesz z ludźmi. Może nie miałaś takiej profesji. Ja jako plastyk akurat tak się złożyło, że stałem się wychowawcą. Przez swoje prawie 10 lat pracy jako wychowawca. Wiesz, ile życiorysów przeleciałem? Przebiegłem po prostu około 1000.
ponieważ meldowałem i musiałem wpisać każdą osobę, dowiedzieć się i umieścić. Oczywiście, że, bo tak się stało, że po prostu kierownictwo zdało mnie tą pracę. 1000 osób i bardzo dużo przychodziło dziewcząt, które się bardzo bały. Musiałem im tłumaczyć, żeby się nie bały. Historię tą bym mógł opowiadać tutaj, następny blok założyć. Ale nigdy nie będę opowiadał o nich, o tej pracy. Jeżeli znajdzie się jakiś wychowawca, wtedy z nim tak. Możemy sobie porozmawiać. A po punkturze możemy rozmawiać bardzo solidnie, ale nie o pacjentach. Tylko co robi apopunktura? Ty byś chciała wiedzieć, co pacjenci, a zajmowałem się też apopunkturą. Nie jako lekarz i nie kułem, tylko przyglądałem się i tworzyłem. Niektórzy wiedzą, o co chodzi, ale to nie jest istotne. Jako plastyk też. Co chcesz wiedzieć, który tak mnie się zapytał, a co pan stworzył? Nic nie stworzyłem, bo tych obrazów nie zobaczysz, bo są w prywatnych rękach. Dlaczego? Dlatego, że tak jest. Maluj obraz i nie ma go. Bo robię go nie na zamówienie, tylko po prostu ktoś przychodzi i go albo dostaje, albo zabiera. Tak każdy plastyk. To, że nie mam wystaw, mam wystawy. Co mam się chwalić, gdzie tutaj? To jest blok astrologiczny, a nie wystawowy. Jak przyjdzie moment, kiedy będę chciał stworzyć swoją stronę wystawową. Oczywiście, że jest twórcza, która jest po angielsku. Okej, nie będą tam te obrazy, które robię, które są związane ze sztuką, a tych swoich nie pokażę. Nie ma sensu. To nie jest to. No więc... Tutaj napisałeś, co czuję, że mi nie grozi. Coś czuję, że mnie to nie grozi. Oczywiście, że tak. To jest uzależnione od wieku. Przecież, słuchaj. Masz 3 dekanaty. Te 3 dekanaty już tworzą znak na 3. Potem masz jeszcze stopnie. Stopnie jest 30. Każdy stopień jest zupełnie gdzie indziej. Tak? Liczmy, że pierwszy stopień, drugi, trzeci, aż do 30. Jak słońce rusza. Jest w pierwszym stopniu, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym i 30. To już jest różnica. Czyli każdy stopień ma swoją odpowiedź. To, co masz akurat mi uciekła ta książka. Uskarży Dzierżbickiego na każdy dzień astrologii. Czyli już masz odpowiedź. Potem następnie to jest tylko specyficzne to, co powiedziałem u wodników, że tylko jeden dzień pokazuje to, że ta osoba nie ma dzieci. I mam dowód na to rzeczywistą osobę, która nie ma dzieci, a urodziła się w tym dniu. I to jest ta prawda. Czy cała książka jest prawdą? Nie. Niekoniecznie. Dlatego, że są przesunięcia. To, co zapytał się tutaj, nie pamiętam, jak ma na imię ten... No powiedzmy, że człowiek, który zapytał się, czy jest tym znakiem, czy jest tym. No bo jest właśnie na pograniczu, a możesz być na pograniczu dwóch jednego znaku, bo rok był przestępny. Mnie nie interesuje, czy rok przestępny, bo ja mam program i w ten program wrzucam i wychodzi mi, o, takie kółko i do widzenia. Z tego kółka wszystko wiem. I nie potrzebuję, ja ustalam, w zależności, gdzie jest jakaś planeta, sobie biegam. Mam aspekty tutaj, tutaj mam aspekty, tutaj mam żywioły. Wszystko wiem. Nie potrzebuję, tylko nie wszystko mogę mówić, tak tutaj na blogu. Jeżeli ktoś mnie prosi, to oczywiście, ale też bardzo skamuflowanie, dlatego że ktoś podejrzy ten kosmograf i powie, ja też tak mam. Albo na przykład takie wykłady są. Siedzi 40 uczni, na przykład tym 10 skorpionów. I ja zacznę mówić o skorpionach. I tak samo się zburzy, jak i ty. No i po co mi takie coś? A żaden z nich może nie być skorpionem.
bo na ascendencie będzie miał jeden Wenus, już przejdzie to Wenus, drugi na descendencie będzie miał Saturna i Saturn go przejmie, następny będzie miał Plutona na ascendencie, to go Pluton zgarnie, będzie wtedy Skorpionem, ale jeszcze jakimś silnym, potem ktoś będzie miał na ascendencie znak Wenus i będzie zupełnie, i będzie bardzo charakterystyczny, ale bardziej dla wagi, a w rzeczywistości bardzo egoistyczny. No i co wtedy? I tak się będziemy bawić, a teraz ktoś zanotuje to, co mówię i nauczy się tego na pamięć i będzie cytował? Nie. Ja chcę mieć kosmogram. Dlatego, że na górze może być Słońce w kwadraturze do i już będzie problem do danej planety. A może być w trygonie i go wzmocnić. To mogę powiedzieć, bo to są archetypy. A ty chcesz zawód i wszystko? Nie, to nie jest strona ta. Tą stronę to znajdziesz w gazecie, tam gdzie pisze pani Zosia i pani Zosia urodzona w tym i w tym dniu ma takie i takie przydatki i pisze jakiś astrolog. Ale ta osoba się chciała obnażyć. Albo ten astrolog nie ma etyki. Bo napisał pani Zosiu, pani urodzona dnia tego i tego, godzinie takiej i takiej, ma takie, 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 takie. To już jest człowiek dla mnie. Exitus. Odpad z kultury astrologicznej. Nie przejrzałeś blogu, ale ja kiedyś jechałem w tramwaju. Zaczepiły mnie dwie para. Ja z nią rozmawiałem, on wtedy ziewał. Potem z nim rozmawiałem. Ona ziewała. Ale oni byli zainteresowani, bo w momencie ja tak rozmawiam, żeby inni słuchali. To samo jak ty tutaj będziesz, życiorysy też będziesz słuchać, a po czym on mówi? Bo nie jesteś zainteresowany. Ale dla tej osoby to jest bardzo ważne. A ty chcesz wiedzieć jakiegoś urywku, który odpowiada najlepiej, kto to jest, dlaczego, po co i na co. Jeszcze zawód i do czego on dąży. No zaraz. Jeżeli mamy lekarzy, to ty wiesz, ile specjalności. Jeżeli mamy żołnierzy, ty wiesz, ile specjalności. Ja powiedziałem tutaj na przykład, że nie może być koziorożcem żołnierz czy strzelcem koziorożcem. Jak to nie? A co to, mało? Jak będzie strzelcem, będzie w jednostkach rakietowych. I co, myślisz, że nie spotkałem? Oczywiście, że spotkałem. Gdzie, w jakim mieście? A nie powiem. Bo może trafisz na tego wojskowego. I też mu powiedziałem wręcz, ja tylko zobaczyłem, co pan jest wojskowy i to w rakietówce. On mówi, Boże, skąd pan wie? No powiem, bo miał szczelca na semencie, to ci mówię. Ale musi być usytuowanie jeszcze inne plany, żeby można było powiedzieć, że to jest wojskowy. Albo chyba. Teraz też odpowiedziałem osobie, też nie wiedząc, bo nie mam jej na słuchawce. Ale nie masz danych. Także nie wiesz, z kim rozmawiam. Co, chciałabyś mieć te dane? Te dane oczywiście, że są. Ale są one dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że straciłbym zaufanie do tych osób. Te osoby by się bały w ogóle tu wchodzić. Posłuchaj. Astrologia jest królewską wiedzą. Nie dla wszystkich, tylko dla wybranych. I jesteś wybrana wtedy, kiedy ty napiszesz do mnie i wtedy jesteś. Bo astrologia służy tylko do lansowania. Ale nie lansowania szeregu, rzędów. To nie to, co zrobiono z feng shui. Że te osoby do tego się nadają, te osoby do tego. Przepraszam bardzo, te czasy minęły. Teraz nastały czasy świadomości. Przychodzi era wodnika. Zupełnie inaczej to wygląda. Mówię ci jak Max Kolonko. I on ma rację. To nie jest tak samo. Aktorstwo jest świetne. Ale pamiętaj o tym jeszcze, że to nie jestem aktorem. Ja muszę odczytać kosmogram. Jestem astrologiem i tylko to mnie interesuje. Nie zapominam. O wszystkim zapominam. Wiesz dlaczego? Ja pamiętam tylko kosmogramy. A wiesz dlaczego? Dlatego, że nad nimi siedzę, przynajmniej nad takim kosmogramem, żeby coś powiedzieć, musiałem 10 lat poświęcić, żeby siedzieć. Mówiłem już po ile, ale oprócz tego ten kosmogram mówi mi tak dużo, ponieważ na tym się znam.
Chcesz się poznać? Proszę bardzo, ale poświęcisz minimum 15 lat, zanim w ogóle się odezwiesz. Bo jak się raz pomylisz, to dostaniesz takie manto od tego człowieka, że nigdy się nie pozbierasz. A przejrzyj tutaj na stronę. Oczywiście, że dostałem manto. Wiesz od kogo? Od kynologów. Od osób, które uważają, że pewna rasa akurat zaliczyłem do skorpiona. I były takie słówka. Co piłeś? Co ty jadłeś? Mój pies się bardzo tobie dziwi, ale nie tylko tak, i bardziej bluźnierczo. Więc trudno. Nie będę likwidował tego. Ale to jest prawda. Ale jak ja otrzymam dokładne dane, nie ma mowy, żeby ktoś mi się wyślizgnął. Oczywiście, że niektóre kosmogramy nie podejmuje się interpretować, bo są lepsi ode mnie. Zawsze są lepsi. Ci, którzy są starsi ode mnie o rok, o dwa, o trzy, o cztery, o pięć, o sześć, zawsze będą lepsi. Bo mają tych przypadków więcej. Albo na przykład są, specjalizują się w czymś. Akurat skorpiony nasiliły się. I dobrze, że się skorpiony nasiliły. Koziorożce się nasiliły. Zaraz się lotniki nasilą. Bo akurat tak się dzieje. Już 2 lata istnieje ten blok, ale w gruncie rzeczy rok. I od roku są te wiadomości. Kończę zabawę. I słuchaj, pamiętaj o tym. Jeżeli chcesz coś wiedzieć, pytaj się. Ale nie pytaj się globalnie, kto to jest. Kto to jest, co ci nie odpowie. Bo ja wtedy tracę to, że ty mnie wtedy zrugasz i będziesz miała rację. A ja na to nie pójdę. Wiesz dlaczego? Dlatego, że chronię i ciebie też. Do zobaczenia. To opowieści astrologiczne, które są troszeczkę ostre, ale nie lubię, kiedy ktoś chce wyciągnąć ode mnie tajemnicę, tajemnicę astrologiczną, czyli tak zwane dane. Dane nie ma mowy. Mówię tylko o tym, co mnie boli, a czasami mnie boli, bo jeżeli spotykam ciągle tą samą wadę w danym znaku, to wtedy o niej mówię. A kto, a co, a jak? Nikogo to nie interesuje. Tylko mają wiedzieć, że w tym momencie mogą i wiedzą, gdzie zapukać. Po prostu do astrologa. A po co? Po to, żeby rozwiązać problem. I tylko o to chodzi. A problem jest wskazany dokładnie, o co chodzi. To wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się, powodzenia. I tym bardziej proszę o wpisywanie się tutaj na blog. Trzymajcie się. Do zobaczenia jeszcze raz. Ci, którzy podglądają. Cześć.